Tatkarki Basu zakończyły drugoligowy sezon na czwartym miejscu. Po dwóch przegranych w Nowym Dworze Mazowieckim białostoczanki przed własną publicznością poniosły trzecią porażkę, tym razem 1-3. I do kolejnej rundy play-off awansował Nosir. Mimo że to najlepszy sezon w historii klubu, to w zawodniczkach białostockiej Akademii Siatkówki pozostał niedosyt. Teoretycznie powinniśmy być zadowolone, natomiast chcemy dużo więcej, więc mamy możliwości, mamy bardzo utalentowane dziewczyny z ogromnymi talentami, więc myślę, że wyższe miejsce jest w ich zasięgu, ale niestety tak czasami bywa w sporcie, szczególnie damskim, że ten wynik gdzieś tam pozostaje poza zasięgiem. Trzeba to przyjąć na gratę i zastanowić się, co na następny sezon i już się szykować do następnego sezonu. No i tak wynik w tym roku jest naszym najlepszym wynikiem. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy i pracować, żeby za rok było lepiej.